bardziej lakoniczna odpowiedź brzmiałaby tak, jeśli ich potrzebujesz. A to, czy ich potrzebujesz, powinno być określone przez psychiatrę. Jednak ten impuls, czy warto nawet iść do psychiatry, powinien wyjść zawsze od ciebie. Ogólnikowo mówiąc, wychodzenie z każdego kryzysu to jest zyskiwanie kontroli nad sobą samym. Samokontroli, ale także doznawanie wglądu w to, co się ze mną dzieje na poziomie świadomości. I teraz ta kontrola ma jakby dwie warstwy. Jedna jest cielesna, somatyczna, czyli to, czym się dzieje, to, co się dzieje z chemią w naszym ciele, a druga jest psychiczna, która jest zespolona z tą pierwszą i jest emanacją tego, co się dzieje. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że leki nie są idealne, ale na pewno tłumią to, co złe. I zarówno tłumią trochę tego, co dobre. Ale jest to jakby ten kompromis, na który się godzę obecnie. I też po latach terapii jestem w takim momencie mojego życia, gdzie mogę powiedzieć, że te skutki uboczne już dość są przeze mnie opanowane. O ile ludzie chcą mnie wtrącić trochę w taką ramę, zauważyłem w komentarzach obrońcy tego wielkiego zamku z napisem psychiatria, czy nie wiem, medycyna konwencjonalna. Ja teraz mogę sklaryfikować, że raczej staram się z tego dystansować i nie jestem kimś takim. Nie jestem rycerzem, który stoi w obronie tego zamku, mimo tego, że doceniam ten zamek i cieszę się, że jest w pobliżu. Powiedziałbym raczej, że jestem tylko zwykłym chłopem, który wpada do tego zamku raz na parę miesięcy, kupić specyfiki, które pomogą mu uśmierzyć jego bóle i dzięki temu będzie mógł orać sobie swoje własne poletko fajnie, skutecznie i być szczęśliwym człowiekiem w miarę możliwości. Co mnie również różni od psychiatrów, o ile statystyka jest bezwzględna, bo mówi nam o tym, że choroby są nieuleczalne i prawdopodobieństwo wyjścia z takiego schorzenia jak ja zostało określone akurat przez mojego psychiatrę jako 1 do 100. Wciąż ja mam nadzieję, może na znalezienie się w tym 1%, może to wynika z tego, że ja nie wierzę w nieuleczalność chorób psychicznych i to też mnie motywuje jakby bycie na przekór, trochę na przekór rzeczywistości, bo na przekór tej bezwzględnej statystyce i motywowało mnie do prób odstawień moich leków. Także do ostatniej, która miała miejsce nie tak dawno temu. Nawoływam do tego, by nie demonizować leków psychiatrycznych pod pozorem, że jest to kontrola nałożona na nas przez złojeszczy system, przez medycynę, która chce nas stłamsić i zrobić z nas coś, cokolwiek teoria spiskowa, którą sobie teraz kultywujesz, stwierdzi. Leki są dla wielu, również dla mnie, błogosławieństwem. Dają mi stabilność i nie znalazłem lepszej alternatywy do nich, ale też nie popadać w drugą skrajność i nie przestawać szukać tych alternatyw. I wierzę, że przed medycyną i przed ludzkością jest droga, by dowieść do tego, że choroby psychiczne są uleczalne. Dziękuję, że oglądasz mojego bloga. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj rozwój psychicznego pojednania na Patronite. Wiele pomocnych w kryzysie psychicznym treści znajdziesz na blog.psypo.pl. Także tam informacja, jak w inny sposób możesz udzielić mi wsparcia. Nie zapomnij także subskrybować i kliknąć w dzwoneczek.